GKS Grębanin awansował do klasy A. Piłkarze trenera Krzysztofa Podymy w niedzielne przedpołudnie rozgrywali decydujące starcie z Wielkopolaninem Siemianice. Początek meczu należał do zespołu z Siemianic, który zajmował w klasie B przez dłuższą część sezonu pierwsze miejsce. Po bramce Macieja Mądrego i Łukasza Domino Siemianice prowadziły 2-0 i były bliskie strzelenia trzeciego gola. Jednak to zawodnicy z Grębanina jeszcze przed przerwą doprowadzili do remisu. Bohaterem spotkania został Maciej Kamoś, który jeszcze przed przerwą zdobył 2 gole. Po zmianie stron emocji nie brakowało, za to pomysłowo w grze obu zespołów jak najbardziej. Akcje meczowe w dużej mierze oparte były na przeszkadzaniu rywalowi i dalekich wykopach piłki w kierunku bramki przeciwnika. Zwycięską dla Grębanina w 89 minucie strzelił Adam Jaroszewski. To był bardzo ciężki mecz, stał na niskim poziomie, lecz byliśmy przygotowani na to, że przeciwnik narzuci nam bardzo trudny styl gry dla siebie, będą kopać piłką. Nam to nie odpowiadało, ale najważniejsze, że wygraliśmy i mamy awans. No właśnie, teraz pora na radość, a później trzeba zabrać się do pracy i przygotować się na klasę. Oczywiście. Powiem tak, zacytuję teraz bardzo dobrego trenera. Myślę, że część kibiców będzie wiedziała, o kogo chodzi. Mianowicie, B-klasa rządzi się własnymi prawami. Jest to bardzo ciężka liga. Sądzę, że w A-klasie będzie nam się grało znacznie lepiej. GKS Grębanin awansował z pierwszego miejsca do klasy A. W barażach zagra KS Hanulin.